Samum to silny, gorący wiatr niosący piach i wywołujący burze na pustyniach Afryki i Półwyspu Arabskiego. Słynna operacja Samum była równie porwista i gwałtowna. Three of my people stuck in Iraq. Jak mogę panu pomóc? 27 lat temu w Iraku przebiegła z wielkim sukcesem jedna z najbardziej spektakularnych akcji polskiego wywiadu. Kryptonim Samum nadał jej już sam reżyser Władysław Pasikowski, opowiadając o tamtych zdarzeniach w swoim sensacyjnym filmie szpiegowskim Operacja Samum. Dobrze, już dobrze. Zbierajcie dupy, alianci. Mówi się. No. Co ciekawe, film konsultował ówczesny szef wywiadu generał Gromosław Czempiński, który brał udział w akcji w Bagdadzie. Zadanie było arcytrudne. Z Iraku trzeba było natychmiast ewakuować kilku szpiegów CIA. Do dziś szczegóły akcji pozostają ściśle tajne i znaje tylko kilka osób. Te ich materiały rzeczywiście takie ważne? Ale jak wyciągniemy tych ludzi, to nie będą mogli gadać, że się nie nadajemy do NATO, tak? Jednak, co najważniejsze, Pasikowskiemu udało się stworzyć trzymającą w napięciu sensację. Teraz idę ratować świat. Pełną charyzmatycznych bohaterów. Nie wierzę, że jesteś. Myślałem, że nie żyjesz. Przełożyłem to na koniec roku. To przede wszystkim polscy agenci grani przez Lindę, Lubaszenkę i Kondrata. Przyjechałem tu po syna. Nic więcej. W roli szefa Mossadu wystąpił gościnnie Gustaw Holubek. Jako głowę CIA zobaczymy Jerzego Skolimowskiego. Widzę. Miałoś nie być. Poza gwiazdami ekranu efektu dopełnia muzyka Gorana Bregowicza. Zdjęcia Pawła Edelmana. Pięciu kaskaderów. Ekipa od efektów specjalnych, dwóch pirotechników, 300 tureckich statystów i jedna dublerka do scen rozbieranych. Annę Korcz, grającą agentkę Mossadu, do zdjęć w negliżu zastąpiła Anna Brusewicz. Natomiast Bagdad zagrała Ankara. To construction brigades. Nie wiem. Operacja Samum. Już we wrześniu w telewizji Kino Polska.